Z komentarza świętego Brunona Kapłana do Psalmów. Jak miłe są przybytki Twoje. Dusza moja pragnie i tęskni do przedsionków pańskich. To jest do wspaniałości niebieskiego Jeruzalem, które jest mieszkaniem Boga. Psalmista wyjaśnia, dlaczego pragnie wejść do przybytków Pana. Otóż dlatego Panie Boże, zastępów niebieskich, królu mój i Boże albo błogosławieni którzy mieszkają w domu twoim w niebieskim Jeruzalem to tak jak gdyby powiedział któż nie chciałby przyjść do przedsieni twoich skoro jesteś bogiem czyli stwórcą panem zastępów królem i skoro wszyscy którzy mieszkają w domu twoim są błogosławieni przedsionki i dom oznaczają tu jedno i to samo kiedy psalmista mówi Błogosławieni, wskazuje, że szczęście, którym się szczycą, jest tak wielkie, jak tylko można sobie wyobrazić. Są zaś szczęśliwi z całą pewnością, albowiem będą cię chwalić w gorącej miłości na wieki wieków, czyli przez całą wieczność. Nie chwaliliby zaś na wieki, gdyby nie byli na wieki szczęśliwi. Do tej szczęśliwości nikt nie może dojść o własnych siłach. Nawet jeśli ma nadzieję, wiarę i miłość. Natomiast szczęśliwym jest ten, to znaczy ten tylko osiąga szczęśliwość, kto dostępuje pomocy od Ciebie, wiodącej ku szczęściu upragnionemu w głębi swego serca. Inaczej mówiąc, ten tylko dojdzie do szczęśliwości, kto postanowiwszy w sercu swoim iść ku niej przez rozliczne stopnie cnót i dobrych czynów, otrzymuje pomoc Twej łaski. O własnych bowiem siłach nikt nie może tego celu osiągnąć, zgodnie ze słowami samego Pana. Nikt nie wstąpił do nieba, to jest o własnych siłach, oprócz Syna Człowieczego, który jest w niebie. Powiadam zaś, postanowi iść po stopniach, jako że człowiek ten przebywa na padole płaczu, to znaczy w tym życiu, które w porównaniu z drugim życiem jest nędzne i pełne łez utrapienia. Tamto w zestawieniu z ostatnim można by nazwać górą pełną radości. Ponieważ zaś psalmista powiedział: Błogosławiony, kto doznaje pomocy od ciebie. Dlatego mógłby ktoś zapytać, czy Bóg udziela tej pomocy? Na to pytanie odpowie: Bóg rzeczywiście pomaga błogosławionym. Prawodawca bowiem, Chrystus, który nam przekazał przykazania. Daje i będzie dawał nieustannie liczne łaski, którymi błogosławi swe sługi, to jest, prowadzi ku błogosławionemu szczęściu. Oni zaś dzięki owym błogosławieństwom wstępują coraz wyżej. W przyszłości zaś w niebieskim Syjonie ujrzą Chrystusa, Boga nad bogami, który, ponieważ jest Bogiem, przebóstwi tych, którzy Mu służą. Można też rozumieć, iż w tych, którzy stanowią Syjon, objawi się w sposób duchowy Bóg nad bogami, Bóg w Trójcy jedyny. Inaczej mówiąc, umysłem zobaczą w sobie samym Boga, którego na ziemi niepodobno zobaczyć. Bóg będzie bowiem wszystkim we wszystkich.